Czy masz świadomość? Jeśli chciałem skutecznie ujawnić tajne informacje, to nie mogłem tylko wręczyć pliku dokumentów kilku dziennikarzom. Nawet gdybym pomógł im w ich interpretacji, to wciąż byłoby za mało. Musiałem stać się partnerem reporterów, dostarczyć odpowiednie narzędzia techniczne i nauczyć ich, jak z nich korzystać. Tylko wtedy będą mogli bezpiecznie i precyzyjnie poinformować opinię publiczną o wszystkich istotnych faktach. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Państwu przeczytałem fragment z książki Pamięć nieulotna autorstwa Edwarda Snowdena. Być może już się Państwo domyślacie, o czym dzisiejsza audycja. Państwa i moim gościem jest dzisiaj doktor habilitowany Grzegorz Makowski, ekspert Forum Idei Fundacji imienia Stefana Batorego oraz adiunkt w Szkole Głównej Handlowej. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o sygnalistach i być może w głowach obywateli na całym świecie taką postacią związaną czy z tym terminem sygnalista to jest właśnie postać Edwarda Snowdena. No pytanie, czy właśnie Edward Snowden jest sygnalistą? Czy jak mówią inni zdrajcą? Przypomnę, były pracownik CIA i Centralnej Agencji Wywiadowczej oraz pracownik kontraktowy Agencji Bezpieczeństwa Narodowego. W 2013 roku w wieku 29 lat zaszokował świat, odchodząc z amerykańskiego wywiadu i ujawniając, że rząd Stanów Zjednoczonych w tajemnicy pracuje nad metodami przechwytywania i rejestrowania wszystkich rozmów telefonicznych, wiadomości tekstowych i mailowych. Panie doktorze, czy Edward Snowden jest sygnalistą czy zdrajcą? No, tak jak słusznie pan zwrócił uwagę, zdania są podzielone. Ja osobiście może powiem, co ja o tym sądzę. Wydaje mi się, że na pewno Snowden zrobił coś pożytecznego dla globalnego społeczeństwa, no bo dowiedzieliśmy się o bardzo nieprzyjemnych praktykach, które rząd Stanów Zjednoczonych wdrożył i stosował przeciwko swoim obywatelom, ale też przeciwko innym. Więc no, na pewno ujawnił coś, co słusznie powinniśmy wiedzieć. No, w tym sensie jest sygnalistą. Natomiast moja ocena jest taka, że nie wszystko jest jasne w tej sprawie. Znaczy, ja też jestem świadom, że on ma poparcie bardzo wielu znaczących osób, między innymi i też innych sygnalistów, między innymi Daniela Ellsberga, to jest taka postać, która w latach 70. ujawniła tajne dokumenty Pentagonu na temat wojny w Wietnamie i dzięki temu doprowadziła do tego, że no może nie natychmiast ta wojna się skończyła, ale no bardzo się przyczyniła do wzrostu zniechęcenia opinii publicznej do tych działań. No i ostatecznie Ameryka się wycofała z Wietnamu i słusznie. I Ellsberg, przynajmniej do momentu, kiedy to śledziłem, no, bronił Snowdena. Natomiast tak trochę doprecyzowując, on nie odszedł z agencji. On jakby będąc jeszcze cały czas pracownikiem, czy też tym pracownikiem kontraktowym, on po prostu zbiegł i z tymi informacjami i je ujawnił, będąc już za granicą. No i to, jak ta sprawa się potoczyła, też te okoliczności dla mnie każą sobie postawić pewne pytanie, czy aby na pewno on w wersji, bym powiedział, takiej minimum trochę takiej teorii, bo boję się, że jesteśmy skazani trochę na takie słowo przeciwko słowu, znaczy słowo Stanów Zjednoczonych, czy nie wiem, krytyków Snowdena, a słowo samego Snowdena przeciwko krytykom i temu, co mówią Stany Zjednoczone.
No ale dla mnie pytanie jest jednak otwarte. Czy on nie był popchnięty w jakiś sposób przez służby? Też dla mnie jakby to, jak się później to potoczyło i historia WikiLeaks, które dla mnie też budzą jednak pewne kontrowersje. Ja wiem, że osoby, które się interesują sygnalistami i tymi sprawami, prawdopodobnie zaraz mnie zaatakują gdzieś tam pośrednio, ale dla mnie to nie jest jasna sprawa. I to jest pierwsza rzecz. To znaczy, ja jednak widzę tu potencjał na jakieś drugie dno w tej całej historii. Natomiast chcę też dodać do tego wszystkiego dwie rzeczy. Znaczy, to drugie dno, no jeszcze wracając trochę do tego Ellsberga. Skąd mi się to bierze? Dlatego, że dla mnie whistleblowing, to sygnalizowanie, jak my to w końcu nam się udało to utrwalić w Polsce, to jest trochę podobne do takiej instytucji nieposłuszeństwa obywatelskiego. To znaczy, kiedy widzimy, że jest jakieś prawo niemoralne, nieetyczne, ale jest prawem, kiedy widzimy, że jakieś działania władz są niemoralne, nieetyczne, no to mamy prawo jako obywatele w demokratycznym państwie się temu przeciwstawić, złamać to prawo nawet. Bardzo ładnie o tym Martin Luther King kiedyś mówił w jednej ze swoich audycji, ale musimy się liczyć z tym, że poniesiemy konsekwencje. I oczywiście możemy później się wybronić, możemy być jakby oczyszczeni z jakichś zarzutów w imię właśnie wyższego dobra, ale te konsekwencje mogą nas spotkać. No, Ellsbergowi groziły straszne konsekwencje. Został wybroniony, on nigdzie nie wyjechał. Chelsea Manning na przykład, która też ujawniła bardzo akurat do WikiLeaks bardzo istotne informacje, no ona też swoją drogę przeszła. Wielu sygnalistów, no na przykład też taka kontrowersyjna postać jak Bradley Brinkenfeld, to jest taki bankowiec, były bankowiec, który w 2009 roku no, ujawnił bardzo brzydkie praktyki systemu bankowego różnych banków, które działały w Stanach, między innymi związane z praniem pieniędzy, bardzo ryzykownymi transakcjami. On już nie wytrzymał, powiedział, w tym biznesie, ujawnił to, został skazany na 2,5 roku, odsiedział tą karę, ale też zrobił to, oczywiście no, trudno też powiedzieć, on powiedział, oczywiście mówi, że to zrobił już z pobudek, bym powiedział, etyczno-moralnych, ale też faktem jest, że otrzymał za to swoje działanie zgodnie z amerykańskim prawem nagrodę. Nagrodę w postaci powyżej chyba 100 milionów dolarów, bo te ich nagrody są związane z wielkością szkody, która jest z nimi związana i która została ujawniona. No w zamian za to amerykańskie instytucje, amerykański rząd no, był w stanie ukarać na kilka miliardów dolarów no, oba instytucje bankowe, które Bradley obciążył. No więc, ale powiem i Manning, i Ellsberg, i Birkenfeld jakby zrobili to, mając trochę tak bliżej tej konwencji obywatelskiego nieposłuszeństwa. To znaczy ujawnili, ponieśli konsekwencje, zostali, czasem zostali nagrodzeni też i za to. No a ten Snowden zniknął, tak, i zniknął. Ja oczywiście wiem, no, trudno mi sobie postawić się samego w jego sytuacji, tak. Ale wydaje mi się, że ta okoliczność, że on jednak nie stanął z twarzą w twarz, nie zaufał temu wymiarowi sprawiedliwości amerykańskiemu, który oczywiście też bywa zawodny, no to jest dla mnie pewna zagadka w tym wszystkim. No to no tyle, dobrze. Tyle na ten to, to w takim razie taki definicyjny sygnalista jest kim? Oprócz tego, że ponosi odpowiedzialność za to, co ujawnia. Dla mnie sygnalista, i tego się trzymam też, i trzymamy się w naszych dorobku fundacji, bo głównie pracując w fundacji się zajmuję tematyką sygnalistów, no to jest osoba, która będąc pracownikiem, współpracownikiem, no osobą jakąś związaną z konkretną organizacją,
Mam tu na myśli instytucje publiczne, firmy pod tym pojęciem organizacji, decyduje się na ujawnić ryzyko wystąpienia jakiegoś nadużycia albo już nadużycie, które już wystąpiło w imię obrony interesu wspólnego, znaczy interesu pracowników innych tej organizacji, jej interesu, na przykład nie wiem, wizerunku, dobrostanu i tak dalej, albo jakiegoś szerszego interesu, interesu publicznego, na przykład związanego z ochroną środowiska, czy z nadużyciami finansowymi. No i może to robić na różne sposoby. Może to robić wewnętrznie, może to robić zewnętrznie, może to robić tak, jak właśnie zrobił to na przykład Snowden, czyli wychodząc natychmiast do mediów. Tak, ale chodzi mi o to, że to są pracownicy, szeroko pojęci pracownicy jakiejś organizacji. Ja mam tu na myśli też i osoby, które są wolontariuszami na przykład. Tak, używam trochę takiego skrótu, ale to są osoby, które wewnątrz organizacji ujawniają ryzyka nadużycia albo nadużycia w imię jakiegoś interesu wspólnego. A czym ryzykuje sygnalista? No, jak pokazują wszystkie przykłady sygnalistów, i te bardzo znane, i te mniej znane, no one ryzykują oczywiście swoją pozycją, ale ryzykują w tej organizacji, ale ryzykują też wszystkimi innymi swoimi atrybutami, można powiedzieć. Zdrowiem, bezpieczeństwem krewnych, znajomych, swoim majątkiem. No niestety los sygnalistów w większości przypadków jest dosyć smutny i to nawet jeżeli mogą liczyć na jakąś nagrodę, tak jak to jest w systemie amerykańskim w niektórych przypadkach i może kiedyś jakaś nagroda ich spotka za ujawnienie czegoś niecnego, ale no muszą przejść przez pewną gehennę, która ma wymiar fizyczny, psychologiczny, majątkowy. No, dużo złych rzeczy sygnalistów spotykam. I nie znam ani jednego przypadku sygnalisty, który, mówiąc kolokwialnie, nie został przeczołgany w bardzo różnych wymiarach. A polskie prawo dzisiaj chroni sygnalistów? Polskie prawo... Gdybym powiedział, że zupełnie nie chroni, no to bym skłamał, bo są takie wyspy w naszym systemie prawnym, gdzie ten sygnalista może liczyć na pewną ochronę już. Na przykład to jest sektor finansowy i to jest związane też z wymogami unijnymi, które już chyba prawie dekadę temu się pojawiły w prawie unijnym. Były to oczywiście pewien czas na wdrażanie tego i oczywiście nasz system instytucji finansowych musiał wdrożyć pewne elementy takiego systemu compliance i w ramach tego, czyli takiego zarządzania etycznego, trochę bardziej po polsku, i wewnątrz tych systemów compliance też się znalazły pewne elementy ochrony sygnalistów w instytucjach finansowych, więc nawet na gruncie prawa w Polsce mamy jakieś tam wyspy takich trochę lepszych uwarunkowań prawnych, ale generalnie u nas nie ma przepisów, które by sygnalistów chroniły, no poza takimi ogólnymi przepisami, które można wykorzystać na przykład zawartymi w kodeksie pracy, w przepisach dotyczących mobbingu zwłaszcza i kiedy jeszcze prowadziliśmy poradnictwo prawne w fundacji dla osób właśnie będących sygnalistami, to w przeważającej liczbie przypadków właściwie tylko te przepisy antymobbingowe nadawały się do jakiegoś odparcia ataku przez sygnalistę, ataku ze strony swoich kolegów, przełożonych, organizacji, w której pracowały. Czyli ta ochrona tak naprawdę jest trochę po herbacie, wynikająca z przepisów mobbingowych, ponieważ na wszystkich etapach poprzednich, kiedy oni próbowali na przykład coś spowodować, jakąś zmianę tego, jak działa ich organizacja, zapobiec na przykład jakimś nadużyciom, czy zapobiec ich
powielaniu, no to oni takiej ochrony nie mieli żadnej. Czyli to, co ewentualnie jest na poziomie przepisów dotyczących mobbingu czy dyskryminacji, to jest trochę inna kategoria, no to już jest, jak powiem, kiedy z tego można skorzystać, kiedy mleko się już wylało. Natomiast takich przepisów, które by chroniły sygnalistów, kiedy oni jeszcze mogą zatrzymać coś, jakieś złe procesy, mogą kogoś złapać za rękę, to takich przepisów my nie mamy prawie w ogóle. I jeszcze, co bym dodał do tego elementu, oczywiście kiedy ja się zaczynałem zajmować sygnalistami, co już będzie dobre ponad dekadę temu, a fundacja zajmuje się tym jeszcze dłużej jako organizacja. I tak jak wspomniałem, w fundacji ten temat się zaczął od programu porad prawnych i w pewnym czasie ten program porad prawnych w ogóle się zawęził wyłącznie do sygnalistów. No to już jest ponad dekadę sporo. No to ja muszę powiedzieć, że kiedy ta rozmowa na temat ochrony sygnalistów się zaczynała, no to oczywiście zdarzały się też jakieś wewnątrzorganizacyjne praktyki regulowania ochrony sygnalistów, przede wszystkim w zachodnich firmach amerykańskich, które miały to już przerobione w jakiś sposób. I one w pierwszych latach były no, takie bardzo papierowe. Właściwie to, co jakaś spółka matka narzuciła spółce córce w Polsce, to przepisywano, czasami nawet w ogóle nie tłumaczono tego. I to gdzieś tam na papierze istniało po to, żeby się właśnie na papierze zgadzało. Natomiast w ostatnich latach mam wrażenie, że jednak sporo instytucji, organizacji no poważniej traktuje już te tak zwane whistleblowing schemes, czyli takie systemy ochrony sygnalistów, które nie mają osadzenia w prawie ogólno powszechnie obowiązującym w jakichś przepisach ustawowych, ale są wynikiem no właśnie jakiejś dbałości firmy czy innej organizacji o swój interes de facto też i o bezpieczeństwo swoich pracowników. I muszę powiedzieć, że z takich dobrych przykładów, to nie wiem, może kogoś zaskoczę, to jest system, który jest rozwijany od 2015 roku w ministerstwie, teraz się to nazywa Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego, wtedy to było jeszcze Ministerstwo Rozwoju Regionalnego po prostu. I właśnie niedawno ministerstwo opublikowało takie wyniki własnych wewnętrznych badań na temat tego, jak ten system działa. Ja przez dłuższy czas nie śledziłem, jak on się rozwija. Szczerze mówiąc, byłem pozytywnie zaskoczony, że tamten system przetrwał wszystkie jakieś zawirowania polityczne, organizacyjne, które tego resortu dotyczyły. I co więcej, jest rozwijany i jak wynika z tych badań, z którymi się jeszcze dokładnie zapoznałem, on działa. To znaczy, on tam został wymyślony przede wszystkim po to, żeby chronić, tak naprawdę chronić pracowników ministerstwa, beneficjentów funduszy unijnych, ale też i fundusze unijne przed nadużyciami. Więc on tam został trochę zrobiony też znowu z takim trochę impulsem unijnym. Ale na początku, kiedy myśmy, bo byliśmy proszeni o konsultację tego systemu, on miał dotyczyć jednego programu operacyjnego. No a dzisiaj, z tego co się orientuję, on dotyczy nie tylko tego jednego programu operacyjnego, ale wszystkich programów, które to ministerstwo obsługuje i został rozszerzony nie tylko na urzędników i osoby, które bezpośrednio zgłaszają jakieś nadużycie, ale beneficjentów, instytucje zarządzające, wdrażające, czyli wszystkie podmioty, z którymi ministerstwo współpracuje w tym zakresie. Więc widać, że nawet w administracji publicznej, która mam wrażenie jest zapóźniona w stosunku do sektora prywatnego w tym zakresie, ale potrafi z siebie coś wykrzesać konstruktywnego w tym obszarze. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia.
dorzuć się do mediów obywatelskich, wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Dobrze, a jakiś przykład, który najmocniej utkwił panu w pamięci, jeśli chodzi o sygnalistę i jego wyzwanie, jakie miał przed sobą? No, to trochę trudno powiedzieć, bo trudno taki jeden przykład dać, bo kiedy jeszcze mieliśmy program pomocy prawnej w fundacji, to do nas zgłaszali się ludzie nie z takiego poziomu jak Edward Snowden na przykład, tak? Nie tej skali nieprawidłowości. To byli ludzie przede wszystkim no tacy jak my, no. Nie z jakichś tam elit, czy z bardzo, prawda, jakichś prominentnych organizacji, czy tajemniczych, i stykający się z bardzo prozaicznymi problemami. Na przykład z korupcją w przetargach, które organizowała ich instytucja, albo z jakimiś naruszeniami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy, które mogły spowodować śmierć albo utratę zdrowia. I myśmy takim ludziom pomagali i to były naprawdę bardzo przejmujące historie. My jakby na koniec tego programu pomocy prawnej udało nam się zrobić taką serię krótkich filmów z trzema sygnalistami, którzy się zgodzili w ogóle opowiedzieć swoje historie. To był jeden pan strażak, jeden pan lekarz, jedna urzędniczka, która pracowała w instytucji zdrowotnej. Te filmy są dostępne. I te ich historie nas są naprawdę przejmujące, pomijając wszystkie jakby inne, których my mieliśmy, które szły w setki tak naprawdę przez te lata. Więc ja jakoś się identyfikuję z tymi ludźmi na przykład, których trochę reprezentują te osoby, które wystąpiły w naszym filmie. Natomiast z ostatnich wydarzeń, o których możemy przeczytać w mediach, chociaż tam nie zawsze się pojawia ten termin sygnalista, no to mi się przypomina chociażby ostatnie zwolnienie związkowca w Państwowej Żegludze Powietrznej. Osoby, która ujawniła, że no, są jakieś ryzykowne praktyki dotyczące kontrolerów lotnictwa, które po prostu generują ryzyko dla nas wszystkich, którzy latają samolotami, ale nie tylko tych, no bo samolot może spaść na osiedle i się stanie krzywda też i nie tylko pasażerom czy załodze. Po paru reportażach, chyba była tak jedna czy nawet dwie posiedzenia komisji, chyba bodajże sejmowych transportu, na której zresztą na jednej z tych komisji wystąpił pan minister Horała i stwierdził, że to dokładnie nie zacytuję jego słów, ale po tym ujawnieniu tych praktyk stwierdził, że takie informacje w ogóle nie mogą wypływać z tej instytucji, że to skandal jest i że on zrobi wewnętrzne dochodzenie, kto to ujawnił, te wszystkie informacje, które ich zdaniem ich oczerniały, a moim zdaniem po prostu były właśnie ujawniane dlatego, że to, co się tam dzieje, no, zagraża bezpieczeństwu ludzi. No i pan Horała najwyraźniej dopiął swego. Znaczy, nie wiem, czy dokładnie to była ta osoba, która ujawniała te informacje, czy nie, która została zwolniona, ale została zwolniona, mimo że była związkowcem. I to, prawda, przez urzędników, którym podobno tak blisko do związków. No a z innych historii ostatnich miesięcy, no to są na przykład historia karabinków GROT i działania byłego dowódcy, byłego oficera GROM-u Pawła Mosznera, który ujawnił, jak złe to są karabinki zagrażające życiu żołnierzom. Po takich, powiem, oburzeniach, kilkutygodniowych oburzeniach w stosunku do dziennikarzy, do tych osób, które
które te ujawniły ze strony rządu, no ostatecznie te karabinki przecież wycofano. Albo no taka ciągnąca się od lat już historia pana majora Roberta Pankowskiego w żandarmerii, no, który też zresztą z nami się stykał bezpośrednio, myśmy się starali mu pomóc, no i który walczy właśnie ze swoimi kolegami byłymi w żandarmerii, no, między innymi za to, że ujawnił różne niecne rzeczy, których żandarmeria się dopuszczała. No i plus do tego, nie zapominajmy, że w czasie pandemii, jakby co się działo przepraszam, z salowymi, z lekarzami, którzy rok temu, kiedy był totalny chaos, no dzisiaj też chaos jest, a może nie aż tak totalny, ale ujawniali, jak źle przygotowane są szpitale do walki z tym kryzysem. I, no i byli straszeni przez ministra, że zabroni im się mówić głośno, że będą zwalniani z pracy. Tego rodzaju doniesienia też było. Więc jakby sygnalistów mamy na co dzień i wydaje mi się, że niezależnie od skali nadużyć, które oni ujawniają, no, po prostu należy im się szacunek, bo czy w małej, czy w dużej skali oni po prostu ryzykują bardzo dużo. A dzisiaj sygnalista, jeśli chodzi o szukanie pomocy, to co może? Czy tutaj, jaki jest aktualnie stan właśnie wsparcia dla sygnalistów i czy coś na horyzoncie się pojawia, co mogłoby zmienić tą sytuację na lepsze? No, mogą szukać pomocy w sądzie pracy właśnie. Mogą szukać pomocy, no oczywiście u organów ścigania, ale tam, gdzie dochodzi na przykład do takiego spięcia władzy, a to jest dosyć częsta sytuacja, tych, którzy są u władzy, ich interesu i jakichś sytuacji, które w interesie władzy nie są, no to oczywiście władza nie pomoże, tylko sobie pomoże przede wszystkim, no więc niestety jest kłopot z tym. Oczywiście są media, póki jeszcze są wolne media i no nie przypadkiem wszystkie kampanie zachodnio, może tak, angielskojęzyczne, wspierające sygnalistów, one bardzo często powtarzają taki slogan speak up i w ogóle whistleblowing, to sygnalizowanie u nas, tak powiem, u nas się trochę zapomina o tym kontekście, ale na Zachodzie no jest związane przede wszystkim z kwestią wolności słowa. Znaczy, ta wolność słowa to nie dotyczy tylko mediów, ale dotyczy nas wszystkich i polega między innymi na tym, że my powinniśmy mieć gwarancję swobody powiedzenia, wykrzyczenia właściwie. No, o tym jest to speak up, czyli właśnie wykrzyczenia informacji, naszej wiedzy, która no, może spowodować, że uchronimy kogoś przed nieszczęściem albo obronimy jakieś dobro wspólne. Więc no, media oczywiście. No a jeśli chodzi o horyzont, no, nie powiem może nic odkrywczego, no ale 2 lata temu została przyjęta dyrektywa unijna dotycząca sygnalistów. Ona ma dłuższy tytuł, ale jakby zostawię to tutaj. No i wszystkie państwa członkowskie są zobowiązane do przyjęcia tej dyrektywy. No, w przypadku Polski, w której, to powiem, no, nie bez wstydu, bo się tego nie wstydzę, ale z pewnym poczuciem jednak porażki. Myśmy przez wiele, wiele lat próbowali różne rządy namówić do uregulowania tej sprawy. Żaden rząd łącznie z tym nie zrobił kompletnie nic w tym temacie. Myśmy wspólnie współpracowali z wieloma organizacjami na poziomie europejskim, z Transparency International, między innymi Article 19. Byliśmy no, jednym z, byłem w czołówce tego lobbingu wobec organów unijnych, żeby tę sprawę w końcu na poziomie unijnym uregulować i to się stało. No a teraz czekamy, aż w końcu łaskawie ten rząd zaimplementuje tę dyrektywę. Przespał ostatnie 2 lata, czas na implementację się kończy z końcem tego roku. No a z tego, co żeśmy się dowiedzieli jakieś 3 tygodnie temu, dzięki wnioskom o dostęp do informacji publicznej, rząd wciąż nic nie zrobił, tak? W ministerstwie, które przed chwilą chwaliłem, dowiedzieliśmy się, że w ministerstwie, które samo wewnątrz ma takie dobre praktyki, no to jest swego rodzaju paradoks.
w Ministerstwie Funduszy i Rozwoju Regionalnego. Nie dzieje się nic. Nie dzieje się też nic w ministerstwie ministra Gowina, które jest w tej chwili też odpowiedzialne za rynek pracy, a to jednak w największym stopniu dotyczy pracowników, też i szeroko pojętych. Właśnie też się nic nie dzieje. Odbyły się tam dwa spotkania. No i czekamy. No i się obawiam, co z tego wyniknie, bo jeżeli ta dyrektywa będzie wdrażana przez wakacje, gdzieś tam przepychana kolanem po nocach, no to się obawiam o jakość tych przepisów. No ale coś będzie, więc przynajmniej będzie się od tego odbić. A jeżeli rząd zechce skorzystać z obywatelskiego projektu ustawy, w którym fundacja będzie pilotowała, ale też przygotowała wspólnie z kilkoma innymi organizacjami, też z Związkiem Zawodowym Solidarność 80. No to jeżeli zechce skorzystać z tego projektu, na przykład jako podstawy, no to mogę się tylko cieszyć, bo może będzie jednak lepiej niż gorzej, jeśli w końcu dojdzie do uregulowania tej sprawy. A to już na koniec, jakby pan miał powiedzieć coś dla osób, które słuchają i które na przykład są przed takim dylematem, stoją, czy ujawnić, czy nie ujawnić, to co by pan im doradził? No to jest strasznie, strasznie trudne pytanie. Znaczy, ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy doradzić, czy nie. Znaczy, znając te wiele historii osób, z którymi żeśmy się zajmowali w fundacji, ja nie potrafiłbym powiedzieć, ujawniajcie po prostu. Ujawniajcie, no a później zobaczcie, co się z wami dzieje, no bo zostaniecie sami w dużym stopniu. Co tu dużo mówisz? Znaczy, 99% przypadków sygnalistów, które ja znam, to są osoby, które no, przez dłuższą część tej swojej walki po prostu były same. Natychmiast ich spotykał ostracyzm ze strony koleżeństwa, oczywiście ataki ze strony przełożonych, batalia w sądach, brak pieniędzy na prawników i tak dalej. Znaczy, generalnie to jest sama krew, pot i łzy, krótko mówiąc. Więc ja nie potrafię powiedzieć ludziom, żeby po prostu ujawniali. Natomiast co mogę powiedzieć, no po prostu zważcie wszystkie za i przeciw, czy jesteście w stanie to wytrzymać, jeśli jesteście świadkami czegoś złego, co się dzieje w waszych miejscach pracy albo wokół was. Policzcie szybko, prawda, wszystkie zalety i wady. No i musicie niestety zdecydować sami. Jedyne, co ja mogę powiedzieć, że gdzieś tam na etapie walki, no już teraz nie jest tak, że jest nie, tylko Fundacja Batorego albo tylko jakaś grupka prawników, która by wam zechciała pomóc pro bono. Trochę tych organizacji jest już więcej, które się tym interesują. Trochę tych prawników świadomych, tych spraw jest trochę też i więcej. No i wydaje mi się, że trzeba po prostu lobbować, żeby jak najszybciej, jak najlepiej, jak najszerzej wdrożyć dyrektywę unijną. I tu zwracam zawsze uwagę na to jak najszerzej, ponieważ dyrektywa ogranicza się, ona ustanawia standard minimum i dotyczy przede wszystkim, znaczy nie przede wszystkim, ale wyłącznie naruszeń prawa unijnego. Natomiast w samej dyrektywie jest napisane, że państwa, jeżeli chcą, członkowskie mogą rozszerzyć zastosowanie tej dyrektywy i powinny to zrobić moim zdaniem. To jest zespół standardów minimum, całkiem dobrze napisana dyrektywa i wydaje mi się, że każdy poważny rząd, który by chciał chronić swoich obywateli i dobro publiczne, powinien tą dyrektywę wdrożyć jak najszerzej po prostu i zatem wszyscy powinniśmy lobbować, mówiąc krótko. Dziękuję. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj państwa i moim gościem był doktor habilitowany Grzegorz Makowski, ekspert Forum Idei Fundacji imienia Stefana Batorego, adiunkt w Szkole Głównej Handlowej. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Dziękuję. Do widzenia państwu. A państwa żegna Rafał Górski i zachęcam do odsłuchania kolejnego odcinka audycji Czy masz świadomość za tydzień.
Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu instytutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!